Halo, halo, też. Czy Czy nas mnie widać i słychać? słychać? A, nie słyszeli mnie teraz. Witam wszystkich, bo miałem Halo, wyciszony halo, mikrofon. też. Czy Czy nas mnie widać i słychać? słychać? Halo, A, nie halo, słyszeli mnie, jak ale tam? witam Czekaj, czekaj. telewizję, muszę wyłączyć. Bo miałem Halo, wyciszony halo, mikrofon. też. Czy Czy nas mnie widać i słychać? słychać? Ale się zapętlenie zrobiło. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, już włączamy tutaj graficzkę i Jacek jedzie technologię obcych. Sam jestem ciekaw tej audycji, także ja już oddaję głos Jackowi, ewentualnie czasem coś dopytam. Jasne, możesz jak najbardziej, Mikołaju, dopytywać. Technologia technologią, chwilowo mnie technologia nieco zawiodła, no ale trudno się mówi. Rezygnacji oczywiście nie ma. Zawsze ktoś pomaga i czuwa. A czemu ja się... Momencik. Coś tutaj. Dobra. W każdym razie wątek będziemy kontynuować. Jak już starałem się dwukrotnie powiedzieć, aczkolwiek słyszany nie byłem, także muszę wszystko powtórzyć od początku. Dzisiejsza audycja będzie mocno, proszę Państwa, subiektywna. I szczerze na początku wolę się do tego przyznać, bo będzie to w dużej mierze moje podejście do tematu, moje spojrzenie. Na pewno nie będę w stanie oddać całego stanu rzeczy i chyba nawet nie jest to zresztą możliwe. Także ja takowej próby nie podejmuję. Zwłaszcza, że posiadam pewną wiedzę w tym zakresie, ale też jest ona w jakiś sposób szczątkowa. Celem jest, proszę Państwa, przedstawienie innego spojrzenia na technologię, na stosowanie jej, na funkcjonowanie i na egzystowanie w innych cywilizacjach, ale także naszej. Co do naszej cywilizacji, oczywiście też się będę odnosił, bo są tu pewne znamiona, albo i więcej niż znamiona technologii spoza tąd, tak to najprościej powiem, co się w sposób bardzo, bardzo konkretny wiąże ze sposobami myślenia jako takimi. Nasz sposób myślenia jest specyficzny, ale istnieją dużo inne, dużo bardziej, powiedzmy, specyficzne. Nie wiem, na ile nam się uda to pokazać. Mikołaju, czy tam już jakoś grafika się ładuje może? Jasne, nie ma problemu. Dobrze. W każdym razie, proszę Państwa, jest kilka takich ważnych wątków do spojrzenia na to, no ale właśnie, co się przede wszystkim każdemu kojarzy z technologią, no to żeby Państwo rozumieli, o czym ja będę mówić, nie będę mówił ściśle o jako takiej technice, bo te dwa terminy trzeba jednak odróżnić na wstępie. Nie będę mówił o technice, czyli nie będę przedstawiał szczegółów właśnie zastosowania już tej technologii, tylko mówił o technologii samej jako takiej. A technologia to jest jako taka, nawet tutaj zacytuję sobie fragment takiej definicji, która mi się w miarę podoba. Zresztą na Wikipedii funkcjonuje. Technologia, czyli metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytwarzania lub przetwarzania jakiegoś dobra, także informacji. Technologia może tworzyć tam jakąś konkretną pracę, konkretne efekty i tak dalej to wygląda. Znaczy za pomocą technologii można stworzyć coś też konkretnego, ale są technologie, które dotyczą obróbki rzeczy z naszego punktu widzenia właśnie mniej konkretnych, czyli chociażby informacji. To nawet wedle naszej tutaj powszechnej ziemskiej nauki jest powszechnie wiadome, że jakby no właśnie ta metoda przetwarzania, metoda obróbki. No tutaj się kojarzy nam syntetyczne, ale też nie musi być. A dlaczego? No bo przecież na Ziemi już od X czasu jak najbardziej jako konkretna nauka funkcjonują biotechnologie. No i właśnie o takich spojrzeniach tu chciałem trochę powiedzieć. Jest taki aspekt powtarzający się w wielu, proszę Państwa, miejscach i osoby, które no, lubią właśnie filmy, fantastykę, lubią jakiegoś rodzaju gry komputerowe czy jakieś inne. Oczywiście od czasu do czasu spotykamy się jako takimi obcymi i tutaj jest taki motyw bardzo konkretnie przedstawiający i bardzo ograniczający jednocześnie nasze spojrzenie na inny świat, no bo w takiej jakby klasyce wielu gier czy wielu filmów, jakby te ujęcie do podstawy technologii, no w tym wypadku techniki, ale w sumie technologiczne, zostaje zredukowane do trzech możliwości, czyli ludzi jako takich opierających się powiedzmy na
obróbce metalu, przepływie informacji w postaci elektryczności w ten czy inny sposób, czy po prostu przepływie informacji po jakichś nośnikach. Zawsze znajdzie się jakaś cywilizacja obcych bazująca bardziej na formach biologicznych, no i znajdują się tak samo w grach jak w filmach jakieś cywilizacje, powiedzmy niektórzy określają to mianem psioniki albo bardziej psychiczne, czy tam parapsychiczne zdolności i tak dalej, i tak dalej. I właściwie, proszę Państwa, na tym ostatecznie kanon się kończy i w tym nasze myślenie jest zamykane. Jest to oczywiście jakieś spojrzenie, pokazanie chociażby tego, że jest szerszy wgląd, no ale tutaj ja na wstępie muszę wspomnieć, że jest to jak najbardziej typowa technika działania NWO, czyli działanie półprawdą, tworzenie tylko troszeczkę większego pudełka, w którym zostają nasze umysły niestety także zamknięte. Także no, oczywiście jest ileś seriali, ileś pomysłów i pojedynczych epizodów, także w fantastyce pojawiających się motywów, prezentujące nieco inne, nieco głębsze spojrzenie na temat. Ja nie będę, tak jak wspominałem, zajmował się cytowaniem czy jakimiś bardzo konkretnymi odniesieniami, chociaż może się znajdą, ale będę nawiązywał do jakby mojego subiektywnego spojrzenia na ten temat. No, mam nadzieję, że pozwoli Państwu to na wzbogacenie sposobu myślenia. No i właśnie. Technologia jako taka, czyli proszę Państwa, technologia ziemska jest bardzo oparta na konkretnym kanonie. Nie mówię, że nie istnieją inne, ale jest kanon, który ja sobie tutaj nazwałem, który zresztą został nam częściowo zaimplementowany. Jest to powtarzalność, cykliczność, ewentualnie informacja, chociaż to będę osobno sobie na osobny wątek rozkładał. W każdym razie, dlaczego o tym wspominam? Powtarzalność. Nasza cała technologia jako metoda obróbki czegoś, no oczywiście się szuka metody optymalnej, żeby coś uzyskać, żeby stworzyć jakieś konkretne dzieło, jakiś efekt, wytworzyć jakieś dobro. No i wedle nie tylko naszych metod naukowych, ale także po prostu naszej mentalności szuka się elementów powtarzalnych, dopasowuje je do siebie i, no i przypisuje element do elementu, zamyka się to w rezultacie w jakiś cykl. Czy to będzie cykl produkcyjny, czy to będzie nasz cykl mentalny, czyli algorytm samopowielający się, czyli jakaś wewnętrzna pętla. No to już jakby trochę obojętnie, bo w praktyce i tak wychodzi na to samo. Natomiast powtarzalność jako taka. Dlaczego? Ja zaznaczam, że to jest tylko jeden ze schematów. Szuka się do wytworzenia czegokolwiek elementów, które będą ze sobą jakby współgrały w sposób bezpośredni, w sposób ścisły. Ja nie mówię oczywiście o tym, że nie ma osób, które nie łamią tej reguły, bo oczywiście są, ale jednak tak to się wykonuje, czyli w sumie nasza cała jakby, no prawie cała nauka, matematyka, fizyka zresztą też, ale technologia, czy też nasze podejście z założenia bazuje na jako takiej mocnej symetryczności zjawisk i do tego jest bardzo, bardzo mocno zamykana. Co zresztą nie do końca, proszę Państwa, współgra z ludzkim sposobem myślenia i w związku z tym nasze podejście do wielu rzeczy, do wielu spraw, do właśnie do oglądu na świat zostaje bardzo, bardzo ograniczone. No jak tutaj Mikołajowi się załaduje grafika, to ja tam poproszę o jedną taką załadowanie, no ale do tego czasu to kontynuuję. W każdym razie, no właśnie, zastanówmy się, bo kiedy chcemy my coś stworzyć, także w procesie technologicznym tutaj na Ziemi, to tworzymy taką regułę, która, no bo 100% przypadków to powiedzmy nie istnieje, ale zapewni nam poprzez powtarzalność uzyskanie jakiegoś efektu. Ale czy to jest jedyny, proszę Państwa, możliwy sposób myślenia? Czy
Nie da się spojrzeć na technologię jak z punktu widzenia właśnie niepowtarzalności czy asymetrii. Proszę spojrzeć na to tak. Technologia jako metoda wytwarzania, przetwarzania czegoś, także wytwarzania myśli, przetwarzania myśli, także jako tworzenia czegoś, czyli na przykład dzieł sztuki. A gdzie, proszę Państwa, w tym miejscu, wedle normalnie przyswajanego nam procesu technologicznego, miejsce na naszą spontaniczność, która ewidentnie bazuje na asymetrii, gdzie nie występuje do końca jako taka powtarzalność, gdzie często jesteśmy zainspirowani jakąś konkretną iskrą do działania, konkretnym pchnięciem jakby takim od wewnątrz, poczuciem czegoś więcej, czasami jakąś emocją, a czasami czuciem czegoś niezidentyfikowanego. I jesteśmy skłonni wtedy podejmować działania takie, które no jakby nie mieszczą się w pewnym kanonie, a jednak udaje się niejednokrotnie coś stworzyć naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo konkretnego, ale no właśnie, niepowtarzalnego. Czy w związku z tym można jakby opierać technologię na czymś, czego nie można powtórzyć? A Jacku, nasza technologia tak. ziemska pozwoliła na przekopiowanie plików, tylko jest ich dużo, musisz powiedzieć, co chcesz. Tak, już ci mówię, Mikołaju, będziemy się właśnie do tego odnosić. Jak otworzysz ten, rozpakujesz ten folder, to jest taki JPEG Myśl Człowiek. Tak jest, już przedstawiamy tutaj, tylko go dostosuję do rameczki i zaraz będzie. Jest rysunek taki bardzo prosty, proszę Państwa. Parokrotnie się na ten temat troszkę wypowiadałem. Jest to taki strasznie, bo na szybko zrobiony, strasznie uproszczony schemat jakby myśli ludzkiej. Już, proszę Państwa, mówię i tłumaczę, o co chodzi, to przyda się, żeby zrozumieć pewne kwestie. Wyobraźmy sobie, że każda z tych linii tutaj poziomo położonych to jest jakby osobny wątek. I rzeczywiście przeciętny człowiek tak skutecznie, oczywiście może być więcej, może być mniej, ale tak skutecznie naraz obsługuje do trzech wątków myślowych. Może być, tak jak ja zaznaczam, różne są na ten temat teorie, to jest wynik moich obserwacji, chociaż mówię, że zaznaczam, że zdarzają się tego wyjątki, ale skuteczność zwykle taka jest. Ale w każdym razie są te wątki myślowe i tutaj na tych wątkach, jakbyśmy sobie wyobrazili, że to są myśli, powiedzmy, płynące od lewa do prawa, to na tych wątkach zaznaczyłem tutaj takie pętelki. Jest coś takiego, że nasz sposób myślenia zawiera w sobie, proszę Państwa, taką samoweryfikację. Można tu spojrzeć, powiedzmy, na ten pierwszy u góry, czyli jest taka pętelka, czyli wyobraźmy sobie, że idziemy, wlatujemy na tej pętelce, jak powiedzmy na takim roller coasterze, robimy obrót dookoła, zlatujemy z powrotem na dół i lecimy dalej do prawej. Dlaczego ta sama weryfikacja ma takie znaczenie? My co jakiś czas, kiedy nasza myśl płynie, to ją jakby w pewnym sensie spowalnia, ale też sprawdza jakby efekt tego, co było wcześniej. To buduje pewną naszą specyfikę przemyśleń. To też daje nam spojrzenie takie no, z naszego ludzkiego punktu widzenia takiego swoistej moralności, bo wykonując czyny jakiekolwiek, przemyśliwamy ich skutek, przemyśliwamy działania i zastanawiamy się nad tym, co mogło je wywołać, co nie, co byśmy chcieli dalej z tym zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, co to ma do powtarzalności, co to ma do cykliczności? Gdyby nasze myślenie było w pełni symetryczne, to mielibyśmy coś takiego, no właśnie Mikołaj, jakbyś mógł tamten drugi obrazek tutaj Państwu pokazać, myśl szary. Zaraz będzie. A, to będziemy mówić o szarakach? Tylko jako przykładzie, bo akurat nie na ten temat jest dzisiaj wywiad, ale... A, to mieliśmy tak. trochę żartów na ten temat. Tak, tak. Także Mikołaj chyba już wie nawet o co chodzi. W każdym razie tutaj na wstępie, potem z tych obrazków jeszcze będziemy parę razy korzystać. Będę więcej tłumaczył o co chodzi, ale takie szaraki, które częściowo są produktem technologicznym właśnie,
mają znacząco inny sposób myślenia od ludzi. Ich myśli są właśnie mocno uszeregowane, mocno symetryczne, co powoduje bardzo konkretne efekty. No, o tych efektach nie będę może teraz bardzo dużo opowiadał, ale właśnie zupełnie inaczej spoglądają na świat. No i daje im to pewne możliwości ponad nas, ale jak najbardziej bardzo też konkretne, no, z naszego punktu widzenia ograniczenia, chociaż myślę, że w miarę obiektywnie można powiedzieć, że też ograniczenia, chociaż oczywiście nasz sposób ludzki myślenia też jest jednym z wielu, też w jakiś sposób ograniczonym, no ale bardzo ciekawym, no i jednak gdyby nie blokowany przez wiele po prostu głupich programów, które nam tutaj no, zapewniono w różny sposób, to powiem szczerze, że niezwykle twórczy jest ten nasz ludzki sposób myślenia. No ale właśnie, jak to się, proszę Państwa, wszystko przekłada na technologię, bo ja wspomniałem o tym, że to może będzie moje subiektywne podejście i wiem, że wielu osobom się to nie podoba, ale właśnie niestety, ale tak jak technologicznie sposób myślenia został wręcz zaprojektowany dla takich właśnie szaraków, tak, szczerze mówiąc, nasz ludzki sposób myślenia to też jest, proszę Państwa, konkretna technologia. Tylko że zamknięta w nieco innych karbach. No i oczywiście są jeszcze, to jest sposób myślenia dotyczący jakby mechanizmu naszego umysłu. Natomiast oczywiście są opcje wyjścia poza umysł, no i wtedy to wygląda już zupełnie inaczej. Także proszę nie przepisywać tego, że to ja tutaj definiuję jako takiego całego człowieka, tylko definiuję zakres pracy jakby samego umysłu. No ale właśnie. Dlaczego ja tutaj tak mocno wspomniałem o tej technologii obcych, bo i tej symetrii, asymetrii na początek i cykliczności. Ja tutaj już parokrotnie o tym wspominałem, też rozmawiałem z Mikołajem, też w audycji, który jakiś czas temu też u Mikołaja miałem okazję być, to też wspominałem o tym wątku właśnie tej cykliczności nam narzuconej, proszę Państwa, tego spojrzenia. No i dlaczego ja uważam, że to jest takie ważne, żeby mieć świadomość, że to jest tylko jeden ze sposobów myślenia i pojmowania rzeczywistości, a nie ostateczne jakby jej chwycenie. Ja za chwileczkę zacznę przechodzić do innych sposobów spojrzenia na rzeczywistość, myślenia, technologii i wtedy się okaże, że to właśnie jest tylko jedna z możliwości. No ale dobrze, weźmy tą cykliczność, bo bardzo powszechnie, zwłaszcza w nurcie tym tak zwanym alternatywnym się uznaje, wow, jeżeli ktoś już zrozumiał tutaj fraktalność, czyli w sensie w tym wypadku powtarzalność, tą cykliczność, no to już jest mega, to już pojmujemy świat i się przyjmuje, że jak ktoś to poznał, no to już właśnie znowuż Pana Boga za nogi albo za nie powiem co chwycił. No i użyłbym tu niecenzuralnego słowa, ale nie użyję. Generalnie mało w tym prawdy, proszę Państwa. Jest to naprawdę jeden z aspektów. To jest tylko pewien model. Model, który pozwala nam lepiej trochę zrozumieć rzeczywistość, ale z drugiej strony ją ogranicza, bo ludzki sposób myślenia jest trochę ponad cykliczność, to znaczy model cykliczności, powtarzalności nie jest do końca zgodny z naszymi umysłami i zresztą zauważamy tutaj pewien dysonans. W pewnym sensie model niemalże odwrotny jest bliższy dla umysłu ludzkiego, czyli bazowanie na niepowtarzalnościach i asymetrii. Jakbyś mógł z powrotem, Mikołaju, pokazać ten obrazek, myśl człowiek. Jak widzą Państwo, tutaj przedstawiłem tutaj bardzo specyficznie, ale właśnie, powiedzmy, że spójrzmy sobie na tą drugą linię. Na tej drugiej linii przedstawiony został ciąg myślowy, który w pewnym momencie oczywiście się tutaj też zapętla,
Leci, leci, ale w pewnym momencie się ucina. Tutaj taka ścianka i przerwa została narysowana. No bo w naszym myśleniu czasami też się zdarzają nieciągłości, czy jakiegoś tematu, jakiegoś wątku nie możemy rozwiązać. I teraz człowiek, proszę Państwa, ma bardzo specyficzną tutaj umiejętność, bo jeżeli stajemy przed taką ścianą, czyli tematem, którego nie potrafimy rozwiązać, to jakby stajemy na końcówce tej myśli i zaczynamy kotłować się, kotłować, kotłować, kombinować, aż wreszcie znajdujemy sposób, żeby przebić się przez tą ścianę i przeskoczyć dalej. Czyli tak jak na tej linii tutaj drugiej, kręcimy się, kręcimy, aż taki kłębek się zrobi, aż się zapełni, aż wreszcie wymyślimy i przejdziemy dalej. A jak nie wymyślimy, jak przejść dalej, to wykonujemy opcję wreszcie numer 3, czyli i tak przeskakujemy dalej, czyli przechodzimy, co akurat nie jest do końca takie dobre, ale ma też swoje plusy. Przechodzimy na porządku dziennym do tego, że w tym momencie po prostu czegoś nie zrozumieliśmy, trudno, idziemy dalej. I Czyli wcale to nie, tak? albo Eureka, albo ach, zostawiam to. A mniejsza, o to idę dalej, tak. I oczywiście ja polecam ewentualnie bardziej ten skupienie się na tej opcji numer 2, a nie opcji numer 3. Niemniej jednak czasami ta opcja numer 3 też jest bardzo przydatna, no bo gdybyśmy za każdym razem, no to musielibyśmy często, no zbyt często przystawać w tym myśleniu. Także to oczywiście też ma swoje plusy, ale tutaj dla kontrastu, żeby zostało zrozumiane, mój przekaz, to poproszę ten drugi obrazek Mikołaju, czyli ta myśl szarych. Tak. No i Mikołaj wie już, jaki mniej więcej wątek ja też poruszę, bo przypominam pewien przykład, a rozmawialiśmy trochę na ten temat. No właśnie, szarzy, proszę Państwa, w pewnym sensie są inteligentniejsi od ludzi, bo ich myśli są jakby lepiej poukładane, nie zapętlają się, nie samoweryfikują, pędzą szybciej. To jest ich niby przewaga. No i mogą w związku z tym też tych wątków myślowych utrzymać więcej. Tutaj pokazałem 5, co jest absolutnym standardem dla szaraka, czyli bez problemu 5 myśli naraz trzyma i kontynuuje jakby 5 wątków. Co jest lepiej niż u przeciętnego człowieka. Ale ma to swoje minusy. I tutaj, jeżeli spojrzycie właśnie Państwo na te kolejne wątki tu przedstawione, to zobaczycie, że tutaj nie wyróżniłem nic szczególnego tak jak u człowieka, czyli praktycznie każdy wygląda tak samo jak inny. Nie bez powodu. Kiedy leci jakaś myśl, prędzej czy później zawsze trafi się ta dziura, ta ściana, ta nieciągłość. I wiecie Państwo, w myśleniu takiego szaraka, czyli istoty takiej trochę sztucznej, trochę takiej technologicznej, znaczy oni mają biologiczną formę, natomiast rzeczywiście nieco sztucznie zostali wykreowani, to jest ciekawa sprawa, bo gdy on stanie przed taką ścianą, to jest taki trach. Po prostu się o nią rozbija i absolutnie nie idzie dalej. Po praktycznie automatycznie chwili bądź ewentualnie dłuższym kotłowaniu się i takiej nie przebija, tylko z tego wątku myślowego, na którym jest, proszę Państwa, automatycznie przechodzi na dowolny sąsiedni wątek. Czyli zaczyna sobie scalać myśli. A jeżeli trafi na kolejną ścianę, to zrobi znowu to samo. I w ten sposób je teoretycznie obchodzi, bo wreszcie prędzej czy później przejdzie dalej, ale w ten sposób myśli się skotłują i z naszego ludzkiego punktu widzenia też powstaną efekty myśli bardzo, bardzo, bardzo to abstrakcyjne. I jest taki przykład, o którym ja wspominam. Już szczerze mówiąc, w naszej ekipie bardzo lubiany. Mikołaj chyba nawet wie, o jaki chodzi. No Kojarzysz? tak, bliskie spotkania szarego stopnia, tak? Tak, szarego stopnia, dokładnie tak. Miałem wątpliwą przyjemność, powiedzmy, prób kontaktu z ich strony. Nie będę tutaj na antenie opisywał całego przebiegu, wątków i tak dalej. Niemniej jednak przedstawię sposób myślenia szarych, ponieważ chcieli mnie sobie, że tak powiem, łaskawie przywłaszczyć, zaprosić, to polegało to na tym, że w ramach rozmów dyplomatycznych postanowili, znaczy powiem tak, Zaprosić cię chcieli na imprezę, no.
Tak, chcieli mnie zaprosić na imprezę. Ja niekoniecznie chciałem skorzystać z tego zaproszenia. Jakoś średnio rozumieli, o co mi chodzi. I ja nie mogłem rozwiązać sposobu myślenia. Im się po prostu pewne stanęli przed ścianą, bo coś ode mnie potrzebowali. Generalnie konkretne algorytmy z mojej istoty chcieli wyciągnąć. No i ewentualnie jakieś eksperymenty sobie zresztą porobić, na co oczywiście zgody ja nie wyrażałem. No i wiecie Państwo co? Stanęli oczywiście i myśl się w tym momencie ucięła, stanęła przed ścianą, no bo jak to w ogóle stawianie oporu? No bo oczywiście to ich plan polegał na tym, że ja się w ogóle nie zorientuję, że chcą mnie zabrać, no to im nie wyszło. No i w tym momencie taki dysonans. No i myśli im się zlepiły. Wiecie Państwo, jaka była konkluzja ich myśli? Że byli na mnie źli za to, że mam coś, czego oni ode mnie chcą. To znaczy, ja byłem winny temu, że oni chcą mnie porwać. W ich No jak sposobie mogłeś? myślenia. Jak mogłeś, Jacku? Naprawdę. Tak. Także i to nie, że byłem winny, że się nie dałem porwać, tylko byłem winny temu, że oni chcieli mnie porwać. Byli źli na to, że oni potrzebują mnie porwać. Znaczy źli na mnie. No. No oczywiście takie sposoby, kwiatki cudowne sposobów myślenia, to też się u ludzi też bardzo pojawiają, bo te pętle nasze też do bardzo specyficznych efektów potrafią doprowadzić. No niemniej jednak jest to u nas dużo rzadsze, a proszę Państwa, takie szarakie myślą wyłącznie w ten sposób. A Są. Jacku, to było ważne pytanie na czacie padło i to nawiązuje do tego, co powiedziałeś. W takim razie, czy ta złość ich to było na poziomie emocjonalnym, czy to była logiczny wniosek? Jakbyś to bardziej rozpracował? To znaczy, jako takie emocje mimo wszystko w niewielkim stopniu szarakie posiadają, ale bardzo szczupłym, oni chcą się tego jednak od ludzi nauczyć. Poziom emocjonalny, no proszę Państwa, no nie tak jak u ludzi. Rzeczywiście to była taka złość, jak to nazwać, złość intelektualna. Ciężko mi to jakimiś konkretnymi słowami nazwać. To jest tak, coś takiego, jakbyście chcieli obserwować wściekłość u komputera, który się zawiesza. Może tak. Przy czym nie należy ich całkowicie utożsamiać z myśleniem aż takim, bo jednak jakąś niewielką dozę tych emocji posiadają. Bazowy projekt szaraków faktycznie miał zupełnie tego nie mieć, ale w toku pewnych transformacji i przemian w jakimś niewielkim stopniu jednak udało mi się to wykształcić, przynajmniej co po niektórym. Ja nie twierdzę akurat, że wszystkim. Zresztą akurat ten mój odbiór, to starałem się, że tak powiem, patrzeć na z punktu widzenia tego, który tam przede wszystkim, że tak powiem, tą ekipą dowodził. No bo faktycznie ci podwładni, no za bardzo myślący głęboko to nie byli. I chyba rzeczywiście niekoniecznie umiejętność tak zwana emocji jest im dana tak do końca. Także chyba wygląda na to, że nie każdy szary w ogóle taką możliwością dysponuje, co po niektórzy. Zresztą tam też jest parę szczepów, parę ich różniących się. No ale właśnie, dlatego ja jeszcze o tym wspominam, bo to się przekłada jak najbardziej na technologię w bardzo, bardzo wielu aspektach. Ta powtarzalność, proszę Państwa, naszej technologii ziemskiej została zaimplementowana. Na pewnej powtarzalności też tacy szarzy bazują i proszę Państwa, na powtarzalności bardzo mocno bazują i stąd się zresztą też ten motyw bierze u szaraków, ta konstrukcja częściowo, że no jest w sumie to sposób myślenia nieco jaszczurzy, a zdecydowanie sposób oriański. Oczywiście nie tylko Orianie takim sposobem myślenia no, funkcjonują, ale jednak jest on tam powszechny. A znowuż bazowanie na takich jakby niepowtarzalności czy asymetrii jest dosyć znamienite dla chociażby Plejadian. Także oni patrzą na to inaczej. Niektórzy by powiedzieli, że patrzą na świat bardziej, powiedzmy, przyjemnie, emocjonalnie. To są wątki powiązane, ale też nie o to tylko chodzi.
Może tak, proszę Państwa, na bazie technicznej ja przedstawię, chociaż w zakresie takiej mojej skromnej wiedzy w tym zakresie, to znaczy znajomość technologii obcych. Orianie, czy też szaraki, bo mają, no powiedzmy, bazę technologiczną bardzo podobną, chociaż dużo bardziej prymitywną od Orian, jednak po prostu przestarzałą, co zresztą częściowo na Ziemi jest już ta technologia znana i wykorzystywana, bo NWO wypertraktowało co nieco tej technologii od nich. No ale właśnie, ta powtarzalność, cykliczność, na czym polega, że każde zjawisko w jakiś sposób w rzeczywistości faktycznie, jeżeli będziemy obserwować, jest powtarzalne. I teraz można wykonać trik polegający na tym, żeby dany obszar przestrzeni zmusić do zachowania się w konkretny sposób. I to jest w pewnym sensie podstawa myślenia technologicznego częściowo na Ziemi, a zdecydowanie oriańskiej czy też szarych. Czyli wybiera się dany obszar, nadaje się bardzo konkretną cechę i jakby zmusza do powtarzania jej. A można kompletnie inaczej. Można kompletnie inaczej, czyli na bazie tej asymetrii czy też niepowtarzalności jakby wpływać na dany obszar tak, aby wyłuskać z tego obszaru potencjały najbardziej, jakby to powiedzieć, niestandardowe. Jest to rozwiązanie dużo bardziej ewolucyjne, ale w pewnym sensie mniej stabilne, to znaczy się mniej stabilne, jeżeli się patrzy z punktu widzenia tej powtarzalności, cykliczności, ale tak nie do końca. To znaczy, ja powiem Państwu tak, ja jestem niestety na poziomie mojego umysłu, który ma konstrukcję jednak z grubsza ludzką, przyzwyczajony do myślenia, no zostałem wyedukowany, powiedzmy stety, niestety, i do myślenia pod kątem tej powtarzalności. I ciężko mi wyobrazić sobie proces bazujący na jakichś ekstremach, który można by skutecznie wykorzystać. Ale są tego uzasadnienia. Są tego jak najbardziej uzasadnienia. I wiecie Państwo co? Bazujące na ekstremach. To jest tak. Jeżeli zbudujemy tamę na rzece i rzeka płynie w sposób ciągły, no to my stawiamy tam elektrownię, płynie, płynie, płynie. No i okiełznamy to, prawda? Czyli przerobimy sobie na energię elektryczną, mamy stałe zasilanie. Okej, okay, czyli bazujemy na powtarzalności, no bo cały czas się powtarza, że ta woda płynie, ewentualnie jest jej trochę więcej, trochę mniej, ale jesteśmy w stanie to ubrać w jakieś karby czegoś. No ale jeżeli my sobie szerzej zdajemy sprawę z funkcjonowania rzeczywistości, czujemy ją, to też pewne ekstrema jesteśmy w stanie przekuć jakby na swoją korzyść. Co się udało? No proszę Państwa, no wprawdzie to było też podpięte pod pewną cykliczność, no, zaraz podam przykład dalej, ale jednak pewne ekstrema, chociażby właśnie już znany nam z historii przykład wylewów Nilu, które były gospodarowane, no to okazywało się przecież, że cały czas był jakiś tam nurt rzeki, prawie tam wody za dużo nie było, a co jakiś czas wielkie przypływy, czy tak samo pływy morskie są jak najbardziej wykorzystywane też obecnie technologicznie. Też na bazie pewnej cykliczności, ale jednak już jest krok w tym kierunku, że się wykorzystuje pewne ekstremum. I można te ekstrema szerzej wykorzystywać. Jak ja miałbym to Państwu opisać, żeby to było zrozumiałe? Może tak. Przedstawię kolejne sposoby myślenia, kolejne podejścia i może stanie się to bardziej jasne, o co mi chodzi. W każdym razie technologia na bazie tej powtarzalności, tej cykliczności jest właśnie tą technologią, powiedzmy, tak zwaną, znaczy tak zwaną, ja ją nazwę sobie, znaczy na poziomie techniki objawia się właśnie tą metalowością, czyli ścisłym ułożeniem, uszeregowaniem, czyli ułożeniem wedle bardzo, bardzo
konkretnej tutaj reguły, czyli właśnie taki komputer będzie zdecydowanie na tej powtarzalności zbudowany. Na niepowtarzalności w zasadzie w pewnym sensie sieci neuronowe będą skonstruowane, chociaż to też nie tak do końca. No ale są zupełnie inne możliwości spojrzenia na ten temat. No i właśnie kolejny taki punkcik, które ja postanowiłem sobie wymienić, to jest tak zwana płynność bądź chaos. I nie bez powodu te dwa wątki połączyłem w jeden. Płynność, proszę Państwa, w tym kontekście, o co chodzi? Nam się wydaje, taki mamy bardzo, bardzo głębokie zakotwiczenie, że procesy właśnie, tak jak przedstawiłem na tych myślach, na tych obrazkach, idą sobie no, w sumie liniowo do przodu. No, obserwacja nasza, nawet rzeczywistości, taka najbardziej prosta, bardzo konkretnie podważa tą tezę faktycznie i faktycznie tak trochę jest. To znaczy w myślach ludzkich jest trochę płynności, ale jednak są. Jest tutaj to zaimplementowane uszeregowanie, no, które zawdzięczamy już ingerencji zewnętrznej, bo naturalna tendencja człowieka nie do końca takową jest. Nie jest do końca taką uszeregowaną, ale została jakby ściśnięta do tego, chociaż możemy to zmieniać, to już jest inna sprawa. No ale właśnie, płynność. Procesy, proszę Państwa, we wszechświecie jak najbardziej potrafią postępować nieliniowo. Czy też zjawiska następują częstokroć bardzo, bardzo chaotycznie, z naszego punktu widzenia chaotycznie, a jednak zaobserwowano, chociażby właśnie w różnych teoriach, też w teorii chaosu jako takiej, no i jej powiedzmy różnych odmianach, też elementy powtarzalności. To jest podpinanie pod nasz jakby no, wkodowany sposób myślenia i to jest niestety ograniczenie tej reguły. Ale o co chodzi? Wyobraźmy sobie, że jako istota funkcjonująca na jakiejś planecie nie mamy w danym momencie jakichkolwiek oczekiwań. Dosłownie żadnych oczekiwań. Nie chcemy w tym momencie nic zbudować. Nie chcemy, proszę Państwa, nie mamy nawet za bardzo intencji do czegokolwiek. Ale funkcjonujemy w rzeczywistości sprawnie i zaspokajamy potrzeby wynikające po prostu z naszej struktury. No i teraz pytanie, jak to mogłoby funkcjonować? No może funkcjonować i są cywilizacje żyjące w ten sposób. Można to tak jakby, proszę Państwa, myśleć w ten sposób, tak na stałej tej płynności, co dla nas ludzi się wydaje abstrakcyjnie, jakby bez przerwy działać spontanicznie. Jakby tym zrywem intuicyjnym, który my mamy od czasu do czasu, być bez przerwy. A nawet być w tym zrywie intuicyjnym bez przerwy. To nawet ten sposób myślenia niektórzy ludzie w niektórych filozofiach, czy nawet jakiś czas temu, starają się prezentować jako bardzo istotne właśnie to kierowanie się intuicją. Ale tutaj nawet jest coś więcej, bo to się przekłada na bardzo konkretny sposób myślenia. Znaczy, może tak. Myślenie tą płynnością jest bardzo trudne na poziomie struktury. Struktury też ludzkiego umysłu. Ale myślenie tą płynnością na poziomie już jakby tej wyższej istoty, czyli w sensie my jako człowiek, żebyśmy patrzyli na poziomie piątej gęstości albo nawet wyżej, czy też ewentualnie na poziomie samej przestrzeni, to faktycznie zauważymy, że jest tam ta płynność, że jest ten chaos i że to właśnie płynność, a chaos jest w sumie tym samym.
jeżeli się na to tak patrzy. Jeżeli się patrzy z punktu widzenia właśnie czystej przestrzeni. I na co to się przekłada, proszę Państwa, technologicznie? Jak funkcjonuje tego typu cywilizacja z takim sposobem myślenia? Po pierwsze, nie będzie chociażby prowadzić jako takiej ekspansji, bo nie tworzy potrzeb, które miałaby zaspokajać. Kierując się tym sposobem myślenia, istota naturalnie odczuwa swoje miejsce w rzeczywistości, czyli otwiera się na tą treść bardzo głęboką, ten charakter wszechświata, akurat ten element, żeby go zrealizować. Czyli jest jakby stale w harmonii z rzeczywistością, przynajmniej w tym aspekcie. A jednocześnie łącząc to z tym pewnym chaosem na przestrzeni, tym właśnie tą doskonałą asymetrią, jest jakby stale w stanie tworzyć coś. I okiełznanie tego na poziomie technologii daje bardzo, bardzo ciekawe efekty. To ja mogę podać takie przykłady, które mi są w jakiś sposób znane. Jednym z elementów okiełznania tego jest właśnie, są technologie do... No dobrze, powiem tak najprościej. W wielu cywilizacjach stosuje się coś takiego jak skuteczny dobór wcieleń. I tutaj na Ziemi w jakiś sposób też to znamy, bo nas, my jakby z poziomu istot tym kierujemy. No i też jesteśmy czasami ograniczani poprzez właśnie te wpływy oriańskie, czyli oni sobie wybierają, gdzie wcielić, gdzie nie wcielić, ale można zastosować technologię tego typu, znaczy na gęstości w sumie czwartej, aby istota naturalnie pojawiła się w miejscu, które najlepiej spełni jej potencjały. I może, nie, może się wydaje to takie lekko abstrakcyjne i moglibyśmy pomyśleć, przecież i tak tak jest. No, moim zdaniem, proszę Państwa, nie do końca tak jest. To znaczy się, jak my się tu wcielamy na Ziemi, to się wcielamy w miejsce, które najlepiej oczywiście spełni nasze jakieś potencjały, ale tak naprawdę to wcielamy się w miejsce, które w miarę możliwości spełnia, daje nam możliwość spełnienia naszych potencjałów, niekoniecznie w sposób płynny, niekoniecznie w sposób optymalny. No i stąd często rodzi się właśnie cierpienie. Jeżeli jest płynność prawdziwa w myśleniu, w działaniu, w funkcjonowaniu, to nie ma cierpienia. I to jest taki ważny wątek do zapamiętania, do zrozumienia. Na poziomie takim bardzo czysto technicznym technologia, znaczy właśnie technika, powiedzmy taka, tych cywilizacji funkcjonujących na tym, jeżeli na przykład będą konstruowali jakiś obiekt do przemieszczania się po rzeczywistości, czyli po naszemu statek kosmiczny, to będzie on niejako właśnie płynął po rzeczywistości, czyli na pewno nie będzie miał twardego metalowego szkieletu, tylko my byśmy to nazwali czymś w rodzaju formy energetycznej, która się wpina, która się dopasowuje do rzeczywistości i po jakby płynie po tej rzeczywistości. Technologie oparte chociażby na tej powtarzalności, na tej cykliczności, czyli właśnie chociażby technologie szarych, oczywiście też ich statki potrafią się przemieszczać po rzeczywistości bardzo skutecznie, ale chociażby stosowana przez nich, implementowana ludziom technologia tak zwana antygrawitacyjna nie polega niestety na do końca współgraniu z rzeczywistością, tylko jakby zmuszaniu pewnym z rzeczywistości. Znaczy się, polega to na tym, że antygrawitacja tego typu na przecinaniu siatek strukturalnych i tym samym obiekt traci więzy z tymi odpowiednimi siatkami, które mogłyby ograniczać jego ruch. Podczas gdy w modelu płynnym będzie to
przemieszczanie się jakby po tych siatkach i skłanianie siatek do, znaczy umieszczanie się w takich miejscach, ażeby siatki strukturalne same nas przepychały. Może tak to należy powiedzieć. No z punktu obserwacyjnego człowieka, tak zewnętrznie naszego, nie widać tutaj wielkiej różnicy, ale w technologii są bardzo konkretne ograniczenia. To znaczy się do pewnego poziomu model płynny wydaje się nieskuteczny, ale po przekroczeniu jego, no to ten model powtarzalny sięga bardzo, bardzo, bardzo szybko do pewnych swoich limitów, swoich ograniczeń, podczas gdy znaczy powtarzalny, a model płynny w zasadzie jest prawie nieograniczony i na tym modelu powiedzmy płynnym bądź półpłynnym dużo bardziej zaawansowane cywilizacyjnie niż orionici cywilizacje funkcjonują, jeżeli stosują technologię. Chociaż oczywiście to jest dyskusyjne, ale ja zaznaczam Państwu, że jest to moje subiektywne zdanie, ale technologia oriańska, chociaż jest zaawansowana, to jest mocno też ograniczona moim zdaniem. Ale jest jeszcze wiele innych sposobów myślenia i patrzenia na technologię. Jest bardzo ważny wątek, jest taki model, ja tu od razu przedstawię go niestety poniekąd trochę dualnie, no ale model interakcyjny, a także model antyinterakcyjny. No właśnie, a przepraszam, właśnie tak się tu wypowiadam, ale mi tak średnio ten, Mikołaju, czy moja wypowiedź była jakkolwiek zrozumiała? No ja myślę, że w miarę tak. W miarę tak. Dobrze. Ja myślę, że to się okaże w pytaniach na końcu, także... Tak, na pewno będą, ja tu będę musiał... Ale wiesz co, to ja bym dopytał coś ciekawego w tym wątku, tak, bo... Tak, pytaj, bo właśnie w sumie to nawet dobrze, że jesteś, bo mam jakiegoś rozmówcę, bo ja mam tu jeszcze tych punktów tyle, że ja mogę 5 godzin mówić, ale nie dam rady, więc... No dobrze, mówiłeś o różnicach technologicznych. W wielu przekazach mówi się o czymś takim, że w czasach końca, czy tego sądu ostatecznego, czy w ogóle tych całych przemian, które mają nastąpić, może być taki okres zamieszania, podczas którego no, różne cywilizacje mogą się pozlatywać i, że tak powiem, zapraszać na swoje stateczki. W związku z tym, no, znajomość technologii różnego typu, przyjemniejszych raz lub nieprzyjemniej, lub mniej przyjemnych, byłaby tutaj zbawienna. Bo jak wiemy, no nawet i w tych przekazach Alaje jest taki motyw jakiś, że może być jakaś tam ewakuacja, podniesienie ludzi, coś tam. Zresztą nie tylko w jego. No i teraz tak to jako ciekawostkę podaję, rozumiem, że można poznać po pewnych objawach zewnętrznych, czy o pewnej rodzaju technologii, że tak powiem, jaka cywilizacja, jakiego typu, z jakim nastawieniem do ludzkości się kryje. To znaczy, nie jest to oczywiście takie banalne, ale chociażby jest taki element, że taki technologia, powiedzmy ta oriańska, no w momencie przemieszczania się będzie wywoływać prawdopodobnie jakiegoś rodzaju jednak drżenie przestrzeni, drżenie okolicy. To może przekładać oczywiście na drgania powietrza, albo ewentualnie emisję jakichś dodatkowych, powiedzmy, promieniowania czy fal, podczas gdy ta technologia na przykład oparta na płynności będzie się zgrywać z rzeczywistością i właściwie bez względu na wielkość obiektu nie będzie wywoływać jakichś poważniejszych zaburzeń. Powiedzmy, na przykład, jeżeli są takie przykłady, o jaką mamy okazję obserwować w takich filmach science fiction, że jakieś gigantyczne statki matki pojawiają się, prawda, w ziemskiej atmosferze i tutaj ze względu na wielkość obiektu i szybkość jego przemieszczania, no to wokół atmosfera no, zaczyna się generalnie palić. No to na technologii płynnej coś takiego nie ma absolutnie możliwości mieć miejsca. Bez względu na prędkość i wielkość obiektu. To, o czym mówię, jest o tyle ważne i ciekawe, bo skoro mówimy, że mają nadejść takie czasy, że to ujawnienie będzie następować, że te statki będą coraz bardziej widoczne, że będziemy jakby przyzwyczajani jako ludzkość do obecności obcej cywilizacji tak systematycznie i powoli, żeby tutaj jakiegoś wielkiego szoku nie wywoływać. No teoretycznie wiemy o tym, ale z drugiej strony wiemy też o projekcie Bluebeam. Zastanawia mnie,
Jak ma człowiek to odróżnić? No właśnie, właśnie. Czy tu jakaś wiedza, no, nie przydałaby się, nie? Żeby to tak fajnie ocenić jakoś, no. To znaczy, trzeba wziąć pod uwagę, znaczy, zależy, którą cywilizację, jaką technologię będziemy brać pod uwagę. No, weźmy pod kwestię to, że jakbym doskonałym nie był, no to Bluebeam jednak tworzy hologramy. No i w związku z tym można obserwować chociażby po poziomie przenikalności ich poprzez różne kwestie, tyle że jest to problem, bo wiele cywilizacji no, ma technologię, która no, w sposób fizyczny, jakby obserwacyjny, ciężka jest od odróżnienia od hologramu w tym sensie, że przenikanie przez jakąś materię też może być naturalne. Znaczy, o co mi chodzi? Przykład. Wyświetlają sobie taki statek jakiś na niebie, prawda? Tym Bluebeam. No i okej, widzimy czyste niebo, w pewnym momencie nadlatuje coś tam, jakaś chmura i tak dalej. No i no to zaczyna coś przez to przelatywać. No to dochodzimy do wniosku, że to jest hologram. Czyli, że no bo jeżeli byłby to twardy obiekt, to nie mogłoby przelecieć, chociażby chmura nie mogłaby przelecieć. No tu niestety jest problem, bo jeżeli, no chyba, że zobaczymy wielkiego blaszaka na niebie, przez którego przelatuje chmura, no to wtedy oczywiście wiadomo, że to skucha. Natomiast jeżeli zobaczymy jakiś świetlisty obiekt i przez niego przelatują obiekty tak zwane fizyczne z naszego punktu widzenia, to niestety to nie jest żadna gwarancja, że to akurat jest Bluebeam czy nie. Bo dla właśnie dla statków wykonanych w tej technologii płynnej, to jest rzecz jak najbardziej naturalna. No to się szykuje niezłe zresztą zamieszanie. Kwestia, na której gęstości jeszcze dany obiekt się znajduje. Czy jest na trzeciej gęstości, czy na pograniczu trzeciej i czwartej gęstości, bo w momencie tego przeskoku dzieją się też bardzo specyficzne zjawiska. To niezłe zamieszanie się szykuje na Ziemi. No. No właśnie. No tak. Znaczy, ja szczerze mówiąc, ciężko mi jednoznaczną formułę sprzedać Państwu, jak ewentualnie takiego odróżnienia dokonać. Może coś takiego, że... Wielu poleca intuicję. Też, tak, to na pewno, tylko jakby to powiedzieć, takie bezpośrednie rozpoznanie. Jeżeli jest kilka takich epizodów, znaczy tak, po pierwsze bardzo poważnie należy się zastanowić, jeżeli coś takiego w ogóle wystąpi, jeżeli będziemy na dany obiekt bardzo gorąco zapraszani, to także przekazem jakimś myślowym, to proszę Państwa, jest bardzo podejrzane i szczerze mówiąc cywilizacje, które ewentualnie będą chciały nam jakoś pomóc, raczej nie pokuszą się na bezpośredni transfer myśli czy jakichś sygnałów do naszego mózgu po to, żebyśmy usłyszeli jakieś głosy na zasadzie przyjdź tutaj, przyjdź, jesteśmy pokojowo nastawieni, we come and zrobimy z ciebie radosną mielonkę. Tego już nie przekażą, ale także jasne, że tutaj trzeba na to patrzeć, co zresztą w ogóle się naturalnie przekłada na wiele różnych przekazów. Tutaj zresztą Sandra wielokrotnie już przed moim programem też tutaj o tych channelingach wspomina i no, ja może rzeczywistość postrzegam nieco inaczej, ale jednak faktycznie odróżnienie tutaj pomiędzy tą chociażby czy świadomością, czy miłością, jak to ktoś nazwie, a tą drugą stroną medalu, czyli w sumie jej brakiem, czyli strachem, no jest wyraźne i tutaj na pewno to kierowanie się intuicją pod tym kątem, czy na tym poziomie jakiejś więzi, takiej więzi pomiędzy istotami, jeżeli pojawia się taki obiekt, czy w ogóle istota, z którą mielibyśmy ewentualnie porozmawiać na innych gęstościach, czy channelować, czy spotkać, no czy czujemy strach w związku z tym? Jeżeli tak, no to raczej nie jest dobrze. Chociaż oczywiście to nie jest gwarancja, bo czasami ludzie się po prostu boją czegoś, co po prostu nie znamy, prawda? No więc to
to jest już kolejna sprawa. No więc tutaj, jeżeli wyjdziemy poza nasz poziom emocjonalny i nadal czujemy, że coś jest nie tak, no to wtedy faktycznie należy na to patrzeć, bo weźmy pod uwagę, że pierwsze jednak w przypadku większości ludzi górę biorą emocje. A to akurat niekoniecznie dobry doradca, bo można się po prostu grubo pomylić na samych emocjach jadąc. Właśnie, tak to trzeba podkreślić, że intuicja to nie jest emocja, to jest wyczucie takie bezemocyjne w zasadzie, odczytanie czegoś, tak? Intuicją może się emocja pojawić, jak najbardziej, natomiast sama intuicja nie jest emocją. No tak, tak, tak. I chodzi o to, żeby dojść do źródła. Jeżeli ta intuicja nam mówi, że coś jest nie tak, chociaż wygląda całkiem fajnie, no to jest to. Natomiast w przypadku zetknięcia z tak zaawansowaną technologią nagle, no to większość ludzi, podejrzewam, przybierze jedną z dwóch form, albo bałwochwalczy. Albo fascynację, albo panikę. No. Tak, tak, tak. Jedni po prostu będą tam od razu wskakiwać na statek, żeby obcych przytulić, a inni z kolei wręcz chować się i strzelby tam szykować. Także to będzie tego typu rzecz, ale no faktycznie ja mi się wydaje, że tutaj ważnym elementem jest to, że jeśli ktoś faktycznie mocno naprasza do wejścia, to ja myślę, że to nie będzie nic pozytywnego. Tym bardziej, że jak widzę po postępowaniach tych obcych istot zaawansowanych i tych takich pozytywnych, to jednak oni są bardzo ostrożni i tacy delikatni i na pewno żadnych gwałtownych ruchów nie będą chcieli wykonywać. Znaczy weźmy pod uwagę chociażby to, że jednak na całe szczęście jest tak, że te tak zwane pozytywne cywilizacje, chociaż ja wiele razy o tym mówię, że mają jakiś tam zawsze interes, ale przynajmniej mają to, że jak najbardziej starają się szanować naszą, powiedzmy, wolną wolę i nie będą chociażby na siłę napraszać, dlatego że będą oczekiwać, że to jakby dać nam możliwość tej decyzji. To znaczy się, to jest to, co ja nawet wielokrotnie mówiłem a propos kontaktu w ogóle z jakimikolwiek obcymi istotami. No i jeżeli spotykasz obcą istotę i ona ci przedstawia cokolwiek, że chce, no cokolwiek wobec ciebie, jakąś interakcję wejść, to podstawowa sprawa, żeby pamiętać, że jak ma pozytywne intencje, no to bez problemu się wielu rzeczy od tej istoty dowiesz. Znaczy nie będzie ci za wiele przed tobą ukrywać. Ewentualnie to, co będzie ukrywać, to powie, że ukrywa, bo coś tam. Znaczy w sensie będzie odpowiadać na twoje pytania, a nie starać się ciebie wiecznie zwodzić. Jeżeli spotkasz, tak, znaczy ja mam większe doświadczenie z kontaktem z istotami, powiedzmy na czwartej gęstości jako takimi. Niektóre są z cywilizacji, niektóre niekoniecznie. Także tutaj niekoniecznie bezpośrednie kontakty z cywilizacjami aż tak bogate mam, żeby się wypowiadać. Ale generalnie jest tak, że spotykasz taką istotę i warto zadawać jej mimo wszystko ciężkie pytania. Nie należy się tego bać, żeby to było pytanie ciężkie. I teraz w zależności od reakcji tej istoty bardzo dużo można zaobserwować. Oczywiście niektóre umieją oszukiwać, ale na szczęście nie wszystkie. I właśnie jeżeli my skierujemy jakieś ciężkie, trudne pytanie do istoty, która się maskuje przed nami, to właśnie to nasze głębokie poczucie ludzkie, nawet jeżeli nie potrafimy tego czysto zmysłowo odebrać, to może dać nam odpowiedź w postaci takiej, czy ta istota, że tak powiem, ta rzeczywistość wokół tej istoty, ten sygnał, ta więź płynąca od niej zadrga. Mówiąc inaczej, jeżeli przekazujemy coś do kogoś, takie trudne pytanie, czyli trudne w cudzysłowie, czyli na zasadzie, dlaczego tu przybyłeś, czego ode mnie chcesz, i zaczynamy ten wątek w jakiś sposób drążyć, to nawet jeżeli ta istota, znaczy można wyczuć, jeżeli ta istota chce nas poszukać, to jesteśmy w stanie na tym głębokim poziomie pozasensualnym odczuć niejako takie drganie na przestrzeni. I to właściwie każdy człowiek jest w stanie odebrać, o ile oczywiście wejdzie się w to trochę wyciszy, no bo mówię, jak oczywiście przyjdzie wielki szał emocjonalny no, takiego człowieka, no to jasne, że to po prostu wszystko zagłuszy. Bo jednak te sygnały intuicji, te głębokie odczucia najczęściej są takie bardzo ciche w nas,
No i jak szaleją emocje, to po prostu ich często nie zauważamy. Tak samo, jeżeli pędzą nasze myśli, także te myśli logiczne też to często zagłuszają. Także to wyciszenie jest ważne pod tym względem, żeby te sygnały intuicji być w stanie odebrać. Także jeżeli się pojawia taki obcy, czy ma dla ciebie jaką w tą czy w tą propozycję, to dać sobie czas i się zastanowić. Jeżeli ma pozytywne intencje, to nie będzie robić problemu w tym, że ty mu odpowiesz: sorry stary, potrzebuję godzinę albo dzień albo tydzień na to, żeby przemyśleć temat. No tak, albo żeby się czegoś wywiedzieć. Zresztą to faktycznie w wielu takich przekazach i tych, ja akurat jak czytałem, to faktycznie te istoty, które się maskują, do pewnego momentu wytrzymują ze swoim maskowaniem i miłym tonem. Jak zadajesz za dużo pytań, to się ewidentnie irytują tym, że nie słuchasz ich, bo to jest jakby wbudowane w strukturę, w większości mówię. I tak to było chociażby widać w channelingach Enkiego, czy tam Samuela bardziej może. Gdy ludzie zadawali mu trzeci raz to samo pytanie, strasznie się irytował, już puszczały to jego maskowanie odnośnie takiej miłości i tak dalej. To było bardzo ewidentne w jego przypadku. No tak, to rzeczywiście dużo nadaje, także, także tutaj można na to zwrócić uwagę. Poza tym weźmy jeszcze jedną kwestię, że tak samo, znaczy te obce cywilizacje, czy te inne, tutaj kolejnym takim naszym elementem do zrozumienia i umiejętności poruszania się, tak samo i sposobów myślenia, jest to, że jeżeli jakakolwiek, i tutaj teraz zaraz powiem o tym modelu interakcyjnym właśnie, jeżeli jakakolwiek istota wchodzi z nami w interakcję, to weźmy pod uwagę kilka faktów. Musiały zaistnieć możliwości, żeby to nastąpiło. Dwa, ma jakiś w tym cel, chyba że nastąpiło to z naszego jakiegoś punktu widzenia przypadkowo, ale wtedy, jeżeli ta istota nie ma w tym intencji, bo tak może być, że ta istota nie ma w tym jakiejś szczególnej intencji, to w takim razie zadziała spontanicznie, czy zadziała spontanicznie, płynnie, czyli z nurtem jakoś rzeczywistości. No to też tak może być, ale tak czy inaczej to musi wywołać jakiś efekt. Czyli my możemy albo się dowiedzieć od tej istoty, czego ona chce, albo ewentualnie co najmniej to wyczuć. I zawsze jedno z tych dwóch powinno być nam dostępne. Jeżeli nie jest, no to ja nie polecam takiego kontaktu, że tak powiem. Czyli ani nie czujemy, ani nie wiemy. Dlaczego? Troszeczkę, trochę przeze mnie zmieniliśmy wątek na poradnik, jak rozpoznać dobry statek. Tak. No ale dobra, no to myślę, że wróćmy do... No nie no, opracowanie tutaj na poziomie takim, że miałbym zacząć rysować te statki i tak dalej. Zresztą nie posiadam aż tak szczegółowej technologii, znaczy wiedzy na temat technologii obcych, raczej wiedzę na poziomie takim, że wiem mniej więcej, jakimi zasadami się stosują, ale to też jest na dłuższe opracowanie. No ale właśnie, przejdźmy do tego modelu interakcyjnego właśnie i antyinterakcyjnego. Jest taki specyficzny sposób myślenia, to się przekłada i na technologię, i na myślenie. Właśnie, może ja jeszcze raz przypomnę, dlaczego ja mówię to w kontekście technologii i myślenia jako takiego. Ja mówię o myśleniu umysłem, a nie o najgłębszym poziomie myśli samej jako takiej, proszę Państwa, bo na tym najgłębszym poziomie to myśli nie są technologiczne, ale na poziomie struktur jakichkolwiek ciał, to w pewnym sensie jest to, proszę Państwa, technologia, bo ścieżki ewolucyjne są projektowane. To jest taka kontrowersja, z którą wiem, że nie każdy się zgodzi, ale są projektowane. Dyskusyjne jest zawsze przez kogo, jak i po co. Natomiast projekt jakiś istnieje. Tyle, że można oczywiście, przypominam, poza ten umysł wychodzić i wtedy spojrzeć na to inaczej. Ja tu przedstawiam to trochę z punktu widzenia umysłu, a nie prawdy ostatecznej, prawdy najwyższej, bo istnieją poziomy wyżej niż to. No ale model interakcyjny i antyinterakcyjny. Spojrzenie na rzeczywistość w ten sposób, że widzi się, czy się, znaczy ten interakcyjny, że wszystko jest
stałe interakcje, że wszystko jest ze wszystkim połączone, wszystko na siebie wpływa. No to oczywiście takimi hasłami, to tutaj na Ziemi bardzo popularnie wiele osób się posługuje, ale prawdziwe myślenie w ten sposób czy odczucie, to już zupełnie inna sprawa. Taki model interakcyjny, czyli właśnie to prawdziwe wczuwanie się, bo niekoniecznie odbieranie całym sobą, ale wczuwanie się w tą jedność z rzeczywistością, czyli czuje się istota naturalnie połączona ze wszystkim, w związku z tym wie, jakie co reakcje wywoła, gdzie zadziała, gdzie nie zadziała. No i jednocześnie taka istota z naszego takiego ludzkiego punktu widzenia częściej będzie tą istotą na tym modelu interakcyjnym odbieraną jako dobra istota, dlatego że istota na modelu myślenia interakcyjnym będzie obserwować rzeczywistość i patrzeć, to znaczy będzie chciała wpływać na rzeczywistość tak, ażeby interakcja pomiędzy jej elementami zachodziła swobodniej, bo takiej istocie też jest wtedy przyjemniej, tak jest skonstruowane jej myślenie. Jeżeli interakcja zachodzi swobodniej, bez jakichś tarć, to też jednocześnie z naszego ludzkiego punktu widzenia zawiera to w sobie częściej jakieś czyny dobre, czyli jakieś ułożenie relacji z kimś właśnie takich przyjaznych. No jeżeli czujemy się z kimś dobrze, proszę Państwa, to też powiemy, że właśnie tak bez oporów następuje ta interakcja, że wszystko płynie. To nie jest to samo, co ten model płynny, chociaż jest to zbliżone, tylko takie dopasowywanie elementów rzeczywistości już na zewnątrz, bo model płynny, proszę Państwa, to jest dopasowywanie jakby tej swojej formy, a model interakcyjny jednak jest trochę ten, że zawiera w sobie wątek wpływania celowego na rzeczywistość zewnętrzną, tak żeby interakcja była gładka. Więc to jest dyskusyjne, na ile to jest manipulacyjne, na ile nie. I na poziomie technologii też to jest manipulacyjne w sumie, bo technologie oparte na modelu interakcyjnym polegają na tym, żeby rzeczywistość jednak mocno modyfikować, podczas gdy w modelu płynnym tej modyfikacji maksymalnie się nie dokonuje. No i myślenie w ten sposób to będzie myślenie takie interakcyjne, to my byśmy nazwali myśleniem takim trochę zbawczym. To znaczy się takie istoty mające poczucie stałej potrzeby jakby naprawy rzeczywistości, to często będą właśnie funkcjonować na tym modelu interakcyjnym sposobem myślenia. To się częściowo wiąże, znaczy te wszystkie modele w jakimś niewielkim stopniu człowiekowi też są dostępne. Człowiek funkcjonujący na modelu interakcyjnym, częściowo możemy, ale bardzo częściowo, ale to objaw tego to na przykład takie poczucie właśnie misji. Jeżeli u człowieka się pojawia, to jest coś bardzo podobnego do tego uczucia interakcyjnego. Nam ciężko sobie to wyobrazić, ale jeżeli Państwo zastanowią się, jeżeli macie poczucie, że naprawdę, naprawdę bardzo chcielibyście coś zrobić, ale... O! Mikołaju? Halo, halo? No, bo coś tutaj urywało. Słychać mnie? Nie, no chyba słychać. Się... Tak? Nie dobrze. Nie widzę, żeby coś było nie tak. Dobrze. Osoby, które mają okazję poczuć coś takiego, że naprawdę coś by chciały zrobić, ale nie chodzi o wytworzenie czegoś w tym momencie, tylko po prostu takie poczucie, że coś by się chciało zrobić, coś by się chciało zmienić, to ten moment tej największej iskry, to jest bycie w tym systemie myślenia trochę interakcyjnym. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jakaś istota w czymś takim jest praktycznie bez przerwy. Niektórzy by to nazwali, ale to nie jest poczucie pasji. Właśnie o to chodzi, bo my to odbieramy jako pasję, tak to nazwaliśmy sobie, ale mając ten sposób myślenia się tego w ogóle tak nie odbiera. To jest wtedy absolutnie naturalne,
że się dokonuje interakcji z rzeczywistością i ją zaczyna pod pewnym kątem modyfikować. Ten akurat sposób myślenia, o ile ten sposób, powiedzmy, powtarzalny, przypisałem, powiedzmy, zbliżony jest do tego powtarzalności czy cykliczności temu oriańskiemu, ten oparty na niepowtarzalności, asymetrii, to w zasadzie jest sposób zbliżony do myślenia plejadian, sposób na płynności, czy na tym chaosie, no tutaj nie opisałem, ale to jest sposób bliższy do tej cywilizacji, która zresztą była, no tam mamy tę króciutką biblioteczkę, którą Mikołaju też przedstawiałeś, to mniej więcej turaki myślą w ten sposób, podczas gdy na modelu interakcyjnym to jest model najbardziej zbliżony do myślenia piastującego Arkturianom jako takim. No i jest jeszcze zresztą coś przeciwnego, czyli w pewnym sensie przeciwnego, czyli model antyinterakcyjny, czyli coś takiego, jakby to powiedzieć, no z ludzkiego punktu widzenia byśmy powiedzieli, że robi się wszystko, żeby niepotrzebnie nie wpływać na rzeczywistość. Wielu istotom to też hołduje, wielu to przypisuje. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, a propos tego modelu antyinterakcyjnego, co nie jest koniecznie przeciwieństwem interakcyjnego, ale nie wiem, co na ten temat by powiedział akurat Alex Collier, czy się ze mną by zgodził, ale ten model, mnie się zdaje, jest dosyć bliski Andromedanom, czyli oni będą ostrożnie patrzeć na to, żeby, że tak powiem, nie dokonywać modyfikacji rzeczywistości pod kątem własnej woli. Jeżeli już będą modyfikować rzeczywistość, to w ten sposób, ażeby jakby wyciągnąć naturalną ekspresję z rzeczywistości samej jako takiej, a nie swoją ekspresję jakby wrzucać w rzeczywistość, tak to powiem. To też się na różne technologie przekłada, jak w tym modelu interakcyjnym to bardzo się dużą uwagę przykłada do tego w różnych technologiach, żeby jednak tą rzeczywistością na zewnątrz manewrować, przy czym niekoniecznie w sposób inwazyjny, a w modelu, powiedzmy, tym antyinterakcyjnym to, żeby działać tak wewnętrznie, powiedzmy poprzez własne wnętrze, czy w przypadku technologii poprzez to urządzenie wytworzone i dopiero ono, to urządzenie wywołuje jakiś efekt w rzeczywistości, podczas gdy w tym interakcyjnym będzie się chciał bezpośrednio wpłynąć na rzeczywistość. Na co się to przekłada, proszę Państwa? No może tak, no bo to ludziom mało mówi. No to ja podam przykłady w technologiach, niestety, no, znaczy technice w sumie, jako takiej wojennej, w modelu takim interakcyjnym, jeżeli jakaś cywilizacja będzie tworzyć technologię wojenną, to w bardzo dużej mierze będzie polegało to właśnie na zdalnym sterowaniu rzeczywistością, czyli na przykład próba wpłynięcia na działania gwiazdy, albo próba okiełznania planety w ten sposób, albo... O, Mikołaju? Halo, halo? No bo... No. Bo tutaj widziałem, że połączenie troszeczkę się rozłączało. Jesteś chyba przewrażliwiony. Ja to czytam czat, tylko jestem wyciszony i widzę, że wszystko jest za tłem. Nie, po prostu tutaj u mnie na Skype'ie się tam coś wyświetla, także tam... Dobra. I teraz tak. Natomiast w tym modelu w tym modelu interakcyjnym, tak jak mówiłem, wpływanie na te planety, na te rzeczywistości, czy też będzie działanie na te siatki strukturalne, ażeby wywołać konkretny efekt, podczas gdy w tym modelu antyinterakcyjnym będzie to technologia służąca chociażby do tego, ażeby stworzyć obiekt, na przykład na planecie się go zbuduje, który jest dla planety obojętny, czyli bezpośrednio nie działa na planetę, ale
na przykład poprzez to urządzenie planeta może jakby wyładowywać swój potencjał i dzięki temu na przykład jakieś efekty na planecie się złagodzi. W pewnym sensie, proszę Państwa, tutaj jest taka nutka tego, technologią antyinterakcyjną jest bardzo wiele, proszę Państwa, ciał. Między innymi część schematu ciała ludzkiego jest na modelu antyinterakcyjnym, czyli skupieniu tym do wewnątrz i jakby działaniu poprzez samego siebie, czyli tak jak my też możemy napięcia planety też swoją istotą jakby rozładowywać, natomiast nasza zdolność bezpośredniego wpływania na planetę jest raczej taka sobie. I ta technologia w pewnym sensie jest zastosowana w naszym ciele. Także nie tylko w ciele zresztą, w naszych ciałach, tak należałoby to powiedzieć. Także to jest taki fakt godny uwagi. No ja kurczę, jeszcze tych sposobów myślenia to jeszcze długo mógłbym wymieniać. Nie będę w stanie bez końca siedzieć, także chyba tutaj będę musiał sobie włączyć czata i po prostu poodpowiadać na pytanka. Może to będzie dużo ciekawsze dla słuchaczy jednak niż nieskończona ilość takich wątpliwej jakby filozofii i moich subiektywnych odniesień. Także proszę o pytanka na czacie i tak kilka minut będę opowiadać, a potem będziemy przechodzić do następnej części programu. No widzę, że jeszcze słuchacze się zastanawiają, także być może Mikołaju, jak ty byś miał jakieś pytania? No właśnie myślę. Tak naprawdę mówiłeś o tym takim, jak to mówiłeś, nie wiem, tym nieinterakcyjnym modelu, tak? Zastanawia mnie, jak pierwotnie przemyślana była nasza ścieżka ewolucyjna. Znaczy ja nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem, ale wydaje mi się, że na początku zamysł był taki, że właśnie my mieliśmy być bardziej skierowani do wewnątrz, a więc mniej model ekspansywny, a więc taki właśnie troszeczkę odizolowany, troszeczkę taki mniej właśnie ekspansywny, jeżeli chodzi o kosmos, prawda? No ale teraz, jeżeli mamy te gadzie algorytmy w sobie, no poniekąd jakoś tam one zostaną w nas po części przynajmniej, czy oriońskie, to chyba ta nasz charakter naszej cywilizacji się trochę już zmienia, prawda? Czy jak to wygląda? Znaczy się zmienia i się zmienił zdecydowanie, a przyszły model człowieka jednak nie do końca ma być tożsamy z tym pierwotnym. Natomiast nadal nie jest nasz sposób myślenia na tej bazie jednak interakcyjnej oparty. Jest baza mimo wszystko tego modelu antyinterakcyjnego, a częściowo jakby dorzucona ta nutka właśnie tego modelu jakby tej oparcia na tej niepowtarzalności, tej asymetrii, co zawdzięczamy akurat działaniu Plejadian na tej naszej matrycy, bo jakby ta bazowa ścieżka ewolucyjna, powiedzmy z poziomu tej szóstej gęstości zaprojektowana dla człowieka była właśnie skupienie na tym wnętrzu, ale model piątogęstościowy był trochę modyfikowany i tu już na Ziemi to, co zostało, że tak powiem, zasadzone, to w sumie ten gatunek 300 tysięcy lat temu zasadzony w zasadzie przez Plejadian, no to oni wrzucili, że jakby to ten sposób swój myślenia trochę do nas. Jest pytanie dla ciebie o cywilizacji Arcturian. Jakie są gęstości i jakbyś opisał charakter ich technologii? No dobrze. To jest tak. Może jeszcze raz to pytanko, gdzie to masz? Mógłbyś przeczytać? No tutaj jest to już tak sformułowane. Na czym dokładnie polega technologia Arcturian, z której są gęstości? Okej. Okay. Proszę Państwa, Arcturianie akurat pod tym względem do ludzi są podobni i funkcjonują na drugiej, trzeciej, czwartej, piątej gęstości. Jest to jedna z wielu cywilizacji, która jako cywilizacja funkcjonuje na trzeciej i na czwartej gęstości, chociaż jak najbardziej fizycznie na tej trzeciej też sporo żyją, tak że tutaj można z Arcturianami mieć, jeżeli by chcieli, to bardzo fizyczny kontakt. Na czym szczegółowo polega ich technologia?
manewrowanie rzeczywistością, manewrowanie siatkami strukturalnymi w sposób taki dosyć bezpośredni, tylko że to nie opiera się jako tako na bezpośrednio na cykliczności, tylko jakby przelewaniu specyficznych komend do rzeczywistości, czyli tam, gdzie widać ten potencjał, który jest do wyzwolenia, się go stosuje. To jest inny wątek, którego jeszcze tutaj nie poruszyłem, ale to jest troszeczkę to, co się obserwuje w naszej mechanice kwantowej, że tam, gdzie się, prawda, kieruje uwagę, coś się pojawia. Oni doskonale znają te zasady i kieruje się jakby informacje w odpowiednie miejsca, ażeby przestrzeń sama ze sobą zagrała, nie bezpośrednio się samą przestrzeń zagina, tyle co się jakby uwalnia potencjał przestrzeni do tego, aby sama ze sobą zagrała. Tak to trochę wygląda. Jest pytanie takie z zakresu fizyki, jestem ciekaw też odpowiedzi. Czy cywilizacja z trzeciej gęstości może za pomocą technologii poruszać się szybciej niż prędkość światła? No tak, sprawa nie jest taka bardzo banalna, to znaczy większość technologii pozwalających na bardzo szybkie przemieszczanie się polega jednak na utworzeniu jakby takiego tunelu i podróży w sumie poprzez gęstość czwartą, natomiast bezpośrednio na trzeciej gęstości to już różnie bywa, jest to dosyć trudne, ale też wykonalne. Na naszym układzie siatek, czyli układ Glufalowa, jest to trudne, ale jeżeli zmieni się układ, czyli inaczej się użyje siatek strukturalnych, czyli podepnie się tak, że właśnie użyje się jakby siatki kwantowej przede wszystkim, no to można faktycznie tą prędkość przekroczyć. No tyle, że materialność obiektu, który jakby dokona tego, z naszego punktu widzenia się znacząco zmieni. No ale to można jak najbardziej wykorzystać też bezpośrednio na trzeciej gęstości. Tylko że ludzkie ciało no, miałoby z tym problem i wymagałoby to specjalnej jakby technologii, no powiedzmy jakiegoś rodzaju skafandra, który by przed tą modyfikacją zabezpieczał. Co tutaj mamy? Jakieś ciekawe. Jakie zna pan cywilizacje specjalizujące się, zajmujące się tworzeniem technologii pozwalających budowanie urządzeń wspomagających energię planety istot na niej żyjących? Bardzo, bardzo dziwnie skonstruowane pytanie. Może bym... Znaczy ja rozumiem jak najbardziej to pytanie, ale tak wprost muszę powiedzieć słuchaczowi, że ja nie znam niestety takiej mnogości cywilizacji. No ja, szczerze mówiąc, to lepiej by akurat tutaj Monika Rajska odpowiedziała, niżeli ja na to pytanie, bo ja znam ledwie kilkanaście cywilizacji i szczerze mówiąc, jakichś ultraspecjalistów w tym zakresie to ja nie kojarzę. Znaczy kojarzę ileś cywilizacji, które się faktycznie tym zajmują, ale nie są to akurat cywilizacje, no tutaj jakoś specjalnie przez nas ludzi nazwane, mianowane, no bo tego jest całe mnóstwo, a to czy jest parę cywilizacji takich w okolicy Wegi, no jedna taka pomniejsza, którą ja znam, nie mówię o twojej Mikołaju akurat, która opiera się na takiej głębokiej właśnie więzi z planetą, tyle że oni nie wykonują tego w tym modelu antyinterakcyjnym ani interakcyjnym, tylko jednak na tym modelu płynności wpływają na planetę nie w ten sposób, żeby ją konkretnie modyfikować, tylko żeby i też nie wyzwalanie potencjałów, tylko jakby się wpasowują w rytm, powiedzmy, bicia samej planety i bardzo głęboko uczą się z nią współistnieć. W ten sposób raczej to jest. O, ciekawe pytanie. Jakbyś Jacku opisał znany z kontaktu ze statkami UFO efekt OZ, czy OZ, nie wiem jak to się czyta, czyli takie ucichnięcie otoczenia, śpiewu ptaków i tak dalej, no i pewnie też wyłączenie jakichś urządzeń, nie wiem, czy masz jakąś teorię na ten temat? Zależy, który statek tutaj się pojawi, także to zależy od technologii, ale rzeczywiście ja się parokrotnie na tym zastanawiałem. Jest coś takiego, że
Po pierwsze, jednym z elementów są subiektywne wrażenia ludzkie, to znaczy się przy odpowiednich falach, może tak. Znaczna część obiektów UFO, które pojawia się w naszej przestrzeni, to są, pojawiają się one zaraz po przeskoku z gęstości czwartej i dopiero się pojawiają w gęstości trzeciej. W momencie tym, kiedy następuje ten przeskok, następuje jakby poprzez kształty przejścia dodatkowa emisja informacji z poziomu czwartej gęstości i wiele elementów dookoła zostaje jakby tą informacją przebodźcowana i struktury przechodzą jakby na stan wyciszenia, dopasowując się do tego, ażeby, że tak powiem, w cudzysłowie tą wibrację wytrzymać. I być może jednym z efektów jest właśnie to, że takie wyciszenie następuje, chociaż mi przychodzi do głowy jeszcze jedna interpretacja, że jest to zwyczajnie odbiór percepcyjny ludzi, to znaczy się też dodatkowe przeskakiwanie tych bodźców z czwartej gęstości powoduje, że nasz umysł jakby zaczyna się od pewnych bodźców odcinać i w związku z tym też ta cisza jakby jest odbierana. Może ja teraz zadam pytanie od siebie. W internecie jest dosyć znany, zresztą na moim blogu też jest umieszczony ten filmik o tym takiej słynnej kuli, czy takim właśnie niby tornadzie przy słońcu, która ewidentnie wygląda jakby jakiś sferyczny obiekt tankował jakąś energię ze słońca. Może o tej cywilizacji i trochę o tej technologii coś byś mógł wspomnieć? Znaczy, jest znowu już kilka cywilizacji, które to stosuje, no. Ja nie jestem w stanie wyartykułować nazwy tej cywilizacji, więc jak akurat z Moniką sobie rozmawiałem, to roboczo nazwaliśmy tą cywilizację Heliosi, chociaż z tego co wiem, istnieje u nich kilka podszczepów, no ale akurat nie jestem w stanie się na to rozgałęzić. Natomiast czy to było w przypadku tego Słońca tu u nas, to nie jestem 100% pewien, ale bardzo przypomina to, co oni stosują. Jest wiele cywilizacji, no mówię o tych Heliosach. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie oni mieszkają tutaj w naszym sektorze galaktyki, ale czerpanie energii z gwiazdy jest akurat zabiegiem absolutnie normalnym. Co więcej, normalnym zabiegiem jest też to, że się stosuje gwiazdy jako taki portal do podróży właśnie po trzeciej gęstości. Duże zagęszczenie materii jest bardzo wygodnym do tego, ażeby te przeskoki stosować. Co więcej, pomiędzy gwiazdami na poziomie siatek strukturalnych istnieje więź na poziomie całej galaktyki, więc jest to jakby taka doskonała sieć informacyjna, taki niejako internet i też to stosuje się. Jak w tym wypadku było, czy to chodziło o załadowanie danych z tej sieci, czy też po prostu podładowanie się energetyczne z samego Słońca, to tego ja nie wiem. Kolejne pytanie, czy w świetle tego modelu płynnego współczesne kwantowe widzenie mechaniki procesów, a więc porcjowanie energii oddziaływań o jakoś wynika tylko z naszej ograniczonej percepcji, na podstawie której opieramy całą tę współczesną wiedzę? Czy to znaczy, że według ciebie, Jacku, kwantowa interpretacja może być po prostu błędna? Nie wiem, czy to rozumiesz. Rozumiem jak najbardziej. Powiem tak, moim zdaniem jest po prostu ewidentnie niekompletna. Na pewnym poziomie jest błędna, a na pewnym jest poprawna. To jest tak jak z każdym modelem. Jest to tylko model wiedzy opisujący rzeczywistość, nie sama rzeczywistość. Jeżeli ktoś by mi zadał pytanie, czy ja uważam, że taka rzeczywistość jest, jak to przedstawia się w fizyce kwantowej, to ja powiem, że nie jest. Ale jeżeli ktoś mnie się spyta o to, czy to ma pewien sens, to ma to pewien sens, bo odzwierciedla tą rzeczywistość, tylko nie jest tą rzeczywistością. Tak uważam, że porcjowanie mimo wszystko jest pewnym wybiegiem wynikającym z naszej percepcji, ale nie twierdzę, że ono w ogóle nie istnieje, bo myślę, że istnieje, tylko że szeregu zjawisk z tym związanych nie obserwujemy. Aczkolwiek zaznaczam, że nie należy się tym jakoś akurat martwić, że jakiś sposób myślenia jest nam dostępny bądź nie, bo to jest raczej kwestia tego, żebyśmy my jako ludzie nauczyli się funkcjonować na sposobie myślenia bardziej dla nas naturalnym niż starać się opanować wszystkie te sposoby myślenia, bo w zasadzie żadna z cywilizacji
nie funkcjonuje na tych wszystkich sposobach myślenia naraz. Dla nas naturalnym sposobem myślenia byłaby kombinacja tego modelu, który określiłem jako funkcjonujący na niepowtarzalności bądź asymetrii, z tym modelem antyinterakcyjnym. Akurat. No to czyli było dobre pytanie, bo ani nie zrozumiałem pytania, ani odpowiedzi, także dobre to było. Słuchajcie, ja z fizyki jestem kiepski. No to teraz coś prostszego. Jak przebiega wojna galaktyczna? Pytanie padło. A, to tak. To znaczy ja nie mam wieści akurat z dnia dzisiejszego. Badanie ostatnie bodajże wykonywałem, proszę Państwa, w niedzielę. Jak przebiega wojna galaktyczna? Coraz szerzej. Jest coraz więcej cywilizacji w to zaangażowanych i wygląda na to, że będzie jeszcze więcej. Nie wiem dokładnie, jaką ilość to osiągnie, bo nie potrafię tego absolutnie sprecyzować. Zresztą nadal funkcjonuje coś w rodzaju postawionej takiej bańki ograniczającą percepcję tamtego zjawiska. Moje obserwacje tylko wskazują na to, że nadal jest tendencja do tego, aby ta strona, powiedzmy jaszczurza, miała tą stronę kwestię przegrać. Tyle, że ewentualna wygrana bądź przegrana, no tutaj okazuje się być coraz większym, że tak powiem, wkładem okupiona. To znaczy się, jednak te cywilizacje się mocno jaszczurze mobilizują, ażeby próbować przetrwać skutecznie tą wojnę. No bo tutaj walka właśnie częściowo się odbywa o te algorytmy. To znaczy się, ten model jaszczurzy jest już przestarzałym modelem w galaktyce i wstępnie w tej wojnie jaszczury, znaczy Orian, miała być to wojna w sumie tylko przeciwko Orianom, no ale zagrożenie w tym zauważyły pozostałe cywilizacje jaszczurze, które widzą, że to no, by źle posłużyło po prostu eksterminacji jako takich przestarzałych jaszczurzych algorytmów z galaktyki. W związku z tym kolejne się włączają. No i stawka jest właściwie o zmianę ewolucyjną w galaktyce. Jest pytanie takie, czy pozytywne cywilizacje, które chciałyby z nami rozmawiać, nie powinny w imię dobrej woli sprawić, byśmy potrafili telepatycznie z nimi rozmawiać. Chodzi o zaufanie i uniemożliwienie oszukania nas. No tak, tylko jak oni mają nas tego nauczyć, skoro nie mogą za bardzo ingerować? Ja myślę, że telepatia jest gdzieś tam w nas zakodowana. No. No dobrze, to ja powiem tak. Telepatia jest w pewnym sensie w nas zakodowana, jest normalną naszą umiejętnością. No tyle, że te cywilizacje nie mogą nam dać telepatii, oni mogą nas ewentualnie to obudzić, czy też rozbudzić. No co częściowo się starają jednak robić, inspirując nas w jakiś sposób do tego, a zabezpieczyć nas w 100%. No tutaj jest bardzo szereg i długi zakres polityki. Weźmy pod uwagę, że te cywilizacje, czy pozytywne, czy negatywne, w jakiś sposób muszą respektować naszą wolną wolę. W związku z tym te cywilizacje pozytywne też nie mogą, znaczy nie zrobią czegoś takiego, żeby nam narzucić, że mamy słuchać tylko ich. A no właśnie, to jest ta subtelna różnica. Mamy prawo wyboru teoretycznie cały czas. Możemy teoretycznie jutro jako ludzie usiąść i powiedzieć, jednak my chcemy z tymi jaszczurkami tutaj dalej żyć, bo bezpiecznie było, markety były, kościoły, prawda? No tak, teoretycznie jest możliwe. No tak. Więc oni nie zaingerują. Właśnie my to musimy zrozumieć, że my nadal patrzymy dualistycznie, że jest dobro, zło i jakby, że dobro musi zawsze zwyciężać, a zło trzeba zawsze pokonać, to troszeczkę jest bardziej skomplikowane. Z naszego punktu widzenia są oczywiście te pozytywne i negatywne scenariusze, ale różnych rodzajów możliwości, różnego rodzaju interesów i komplikacji jest znacznie więcej i to nie jest takie do końca wszystko czarno-białe, jak się nam czasami by wydawało. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane. No niestety, no tutaj wieloznaczność jak najbardziej
istnieje. Te cywilizacje, które by chciały nam pomóc, no to z jednej strony są w kleszczach tego, żeby nie zaingerować właśnie za mocno. Zresztą tutaj ja, tylko mi się bardzo skromnie dzisiaj, proszę Państwa, udało to przedstawić. Tak naprawdę to myślę, że dużo lepiej by to wyszło na poziomie właśnie dyskutowania i rozkładania niestety tego wszystkiego trochę na czynniki pierwsze, bo o każdym sposobie myślenia to dałoby się spokojnie osobny wykład zrobić. No ale o co chodzi? Weźmy pod uwagę, że te cywilizacje różnie myślą, mają różne interesy, różne potrzeby i też różnego rodzaju ograniczenia. Nawet te cywilizacje pozytywne, które chcą nam pomóc, no to jak pomóc? Zrobić za nas wszystko? Nie mogą za nas wszystkiego zrobić, bo to nie jest pomoc. Pomoc to jest pomóc nam, czyli na przykład nas zainspirować. Tak. No jest jednak ileś osób na Ziemi, a w zasadzie sam nie jestem już w tej chwili w stanie zliczyć niemalże osób, które znam, które mają z różnymi istotami, palicho, czy to lepsze, czy gorsze, jakiś kontakt, nazwijmy, telepatyczny. Także tego naprawdę nie brakuje. Tylko kwestia, co my wybieramy. Nasz rozwój, który oni mogą nas ewentualnie zapewnić, to kwestia stanięcia przed jakimiś dylematami. To my, stając przed dylematem, się rozwijamy, a nie mając jednoznaczną, jednostronną odpowiedź. No, a czyli jednym słowem, głównym ich, że tak powiem, tutaj główną strategią działania jest to, że zrzucają nam narzędzia, zrzucają nam inspiracje, pomysły, no i w ten sposób, i można powiedzieć, ta ingerencja następuje. Choć oczywiście też jeszcze w wielu innych zakresach, ale jest to wszystko po prostu takim troszeczkę skalpelem robione delikatnie, bo właśnie o to chodzi, że jeżeli my mamy być dorosłą jakąś tam cywilizacją, no to sami musimy sobie radzić, a nie liczyć ciągle na starszego brata, prawda? No bo to właśnie coś z tego typu, tak? No to jest jak zwykle znowuż ta kwestia wzięcia odpowiedzialności i zrobienia, że tak powiem, tego, co można na własną rękę, dyskusyjne. Zawsze jest to, proszę Państwa, jakieś wyważenie, bo my, stając tutaj w obliczu właśnie tych obcych technologii, tych cywilizacji, jest kwestia z tego, co my korzystamy i świadomości, jak to przekujemy. Ja dzisiaj jeszcze nie zdążyłem tego wątku poruszyć, ale jest szereg technologii na Ziemi, które są w jakiś sposób inspirowane bądź kopiowane przez jakby z obcych. Wiele osób, wielu twórców na świecie, którzy wykonują jakieś działania, otrzymuje jednak informacje, nazwijmy, stamtąd i dzięki temu jednak dużo więcej byli w stanie wymyślić, bądź w ogóle byli w stanie spaść na jakieś oryginalne rozwiązania. Część technologii jest bezpośrednio kupiona od obcych. Te przeróżne testy, które się zaczynały już od dawien dawna i pomysły na antygrawitację, które były stosowane już za czasów II wojny światowej, a prawdopodobnie i wcześniej, to inspiracja i próba kopiowania technologii obcych, te technologie całe odwrócone. Kolejna sprawa, HARP jako obca technologia tutaj stosowana, którą ludzie wykorzystują, jak wykorzystują, bo to jest tylko narzędzie, ona mogłaby zupełnie do czego innego służyć i wręcz służyć ludzkości, a to, że akurat jest jako narzędzie ucisku, no to już zupełnie inna sprawa. No, ktoś tu pyta, jakie cywilizacje walczą z Orianami, no to już było mówione wielokrotnie, czyli można to powiedzieć, no na pewno Weganie, Plejadianie. Przepraszam bardzo, Plejadianie, jeżeli pytamy się konkretnie o tą wojnę z Orianami, to na chwilę obecną nic mi nie wiadomo, żeby jeszcze bezpośrednio w konflikt Plejadianie byli zaangażowani. Weganie, owszem, zresztą jako w pewnym sensie inicjatorowie tej wojny występują, natomiast no chyba, że się świeżo coś zmieniło w ciągu ostatnich 2-3 dni i Plejadianie postanowili zaingerować, ale na razie nie są w tą wojnę bezpośrednio wplątani. A to ciekawe. Chcą tutaj z Ziemią mocno współpracować, ale w wojnie nie uczestniczą. To ciekawa informacja w sumie. No widzicie, jakie to jest wszystko złożone, to nie jest takie proste przełożenie jakieś prostą, jak przełóż linijką. No dobrze, 21:51, nie wiem, teraz będzie chyba jakiś znaczy, inny... Miała być druga część, ale szczerze mówiąc, to prowadzenie poprzez ten pośrednio to tak sobie widzę. No także chyba dzisiaj akurat tego elementu nie zrobimy, zwłaszcza, że już jest zaraz 10:00, bo raczej bym w pół do już to wolał robić. No także tak.
To po prostu tak sobie wyjdzie, także tu akurat będę musiał przeprosić Państwa, ale to tak no słabo wygląda. Żebym to przez czyjś komputer robił. I zresztą szczerze mówiąc, trochę się już wymęczyłem. Jednak lepiej mi wychodzi, jak mam z kimś gadane, także najwyżej następny raz, jak Joanna będzie znowu gdzieś wyjeżdżać i nie będzie mogła, to sobie ściągnę dyskutanta, bo wtedy dużo ciekawiej i żywiej to wygląda. Uwielbiam tego typu pytania sugerujące. Nie kłamcie, było powiedziane, że wojnę prowadzi Galaktyczna Federacja. Och. To jest duże uproszczenie, to czepianie się do pojedynczych słówek. Faktycznie Federacja jest zaangażowana w to, ale to nie znaczy, że każdy jeden członek akurat jest bezpośrednio w stanie wojny. No właśnie, właśnie. Także słuchajcie, nie myślcie jak szaraki, tak, że jak wam coś nie pasuje, to zaraz przeskakujecie na linię kłamstwa, tylko troszeczkę precyzyjnie słuchać i... No to jest oczywiście, że czasami jak staramy się przekazać informację i szybko ją przekazać, no to oczywiście ją skracamy. Ja wiem, że tutaj niedopowiedzenia się pojawiają, ja sobie zdaję sprawę, ale po to jest możliwość pytań, żeby właśnie te różne kontrowersje wyjaśnić. No właśnie, właśnie. A nie zaraz kłamstwa zarzucać. Spokojnie, spokojnie. Wszystko można wyjaśnić. Zresztą w ogóle to jest takie charakterystyczne w naszym środowisku, że jakbyśmy się tak dogadali ze wszystkimi i usiedli, to by się okazało, że te szczegóły to tak naprawdę okazałoby się, że wcale nie różnimy się wielką jakąś ilością rzeczy, tylko to są właśnie braki komunikacji, upraszczanie i generalizowanie. No ale tak to już bywa. Ja myślę, że to jest też ogromny egzamin przed nami jako ludzkością, ale chyba to jest tak, że jak w momentach zagrożenia dopiero tak jednoczymy się i jakoś tak w takich poważnych momentach jakoś tak bardziej odstawiamy na boki te właśnie podziały, te takie programy kłótliwe, które mamy w sobie jakoś, ale to orianie, to są właśnie toriańskie gadzie programy. Nikt z nas nie jest tak do końca od nich wolny, jakby tak prześledzić swoją osobowość, no to tak na koniec taka refleksja, że no, nasza świadomość musi ulec dużej transformacji i to ja mówię też za wszystkich, za siebie także, bo jest to tak gdzieś nas zapisane, ten sposób taki. Zobaczcie każdą sferę życia, jak ludzkość jest podzielona nie na pół nawet, tylko na dziesiątki różnych części. No, jeżeli chcemy coś zmienić na tej planecie, to musimy zacząć ze sobą się dobrze komunikować. To by się no przydała cóż, ta telepatia. To jest to, co ja wielokrotnie wspominam, żeby postarać się chociaż bazowo spojrzeć na rzeczywistość jak całość. Tutaj były na przykład dzisiaj pytania właśnie, za co niby nie zrozumiałeś mojej odpowiedzi, Mikołaja, a propos tej mechaniki kwantowej, ale wiecie Państwo, ja powiem tak, podam bardzo prostym przykładem a propos tego całego kłócenia się i właśnie tych też różnych sposobów myślenia. Ja na przykład lubię kolor niebieski, a ktoś inny lubi czerwony. I teraz, przepraszam, bo ja mam pozytywniejsze wrażenie na przykład z tamtym kolorem, to przepraszam, to ja mam rację, on się myli, on kłamie, tak? Bo on pójdzie do sklepu i powie, że ta bluzka jest ładniejsza, a mnie się nie spodoba, ja powiem, że on się myli i jest głupi. No tutaj ten uczestnik AC pisze, to są braki w precyzji podawania informacji. No to już jest coś innego niż powiedzenie, że kłamiemy. Także no właśnie... to się mogę zgodzić. Na pewno się zdarzają takie przypadki. No, oczywiście, że zresztą tak. Inna sprawa, że ja zaznaczałem, że na samym początku, że dzisiejsza audycja będzie moim subiektywnym przedstawieniem informacji. Także... No, ja przepraszam, że na ciebie AC zwróciłem uwagę, akurat padło na ciebie, ale właśnie... Ostatnio jestem wyczulony na tego typu ekstrapola, czy takie przesadne rzucanie, że tak powiem, poważnych słów, które są po prostu przegięciem. No i o to mi chodzi, tylko żeby w naszych rzeczach, jeżeli coś nieprecyzyjnie jest powiedziane, to dopytywać, dowiadywać się, a nie właśnie podbijać atmosferę, bo no, jeżeli komuś ktoś mówi, że kłamie, no to jest ostry zarzut i to powoduje od razu wzrost takiej adrenaliny, takiej niepotrzebnej walki, no bo jeżeli komuś mówisz wprost, że kłamie i od razu nie wyjaśnia w sytuacji, no to nie dziwmy się, że po drugiej stronie może być reakcja ostra, znowu jakieś zarzuty i tak potem się nakręcamy jako ludzie, że wojujemy, kto ma rację, kto nie, zamiast dojść do ładu w końcu z tym wszystkim.
taka moja refleksja, żeby więcej spokoju i ostrożności w tych osądach naszych. No to czasami może być bardzo krzywdzące, naprawdę. No nie jest to. Ja na szczęście jakoś się tym strasznie nie zamartwiam. Jeżeli ktoś się, że tak powiem, z moim problemem, to czy moim podejściem nie zgadza, ja to jak najbardziej rozumiem. Moje podejście do rzeczywistości, do wielu kwestii jest specyficzne. No i właściwie każdy może sobie spoglądać na to zupełnie inaczej. Tak nie bez powodu zresztą podawałem tu różne sposoby myślenia. Nie ma możliwości, proszę Państwa, żeby każdy z nas patrzał tak samo. Także właściwie to, cóż ja mogę powiedzieć? Niech każdy patrzy po swojemu, ale po prostu pozostając w tym jakby nurcie, że można patrzeć inaczej. No ja w każdym razie jestem bardzo ciekaw tego, jak wpłynie to na globalną świadomość nas wszystkich, takie potężne wydarzenia, jakieś, które no myślę w przyszłym roku zaczną przyspieszać i myślę, że wtedy no, pan AC już się tutaj już doszliśmy do porozumienia, także pozdrawiamy AC, fajnie, okej. Okay. Nie, nie, no chodzi o zwrócenie uwagi, my tu nie chcemy nikogo pouczać, jesteśmy nastawieni pokojowo, tylko trzeba po prostu ważyć słowa. Jako istoty świadome naprawdę prezentujmy to. Ja też odbieram to do siebie, żeby być tym, kim o czym się mówi, te wartości po prostu prezentować, ale to jest zadanie dla nas wszystkich, naprawdę, to jest praca nad sobą. W każdym razie, naprawdę tej komunikacji jako ludzkość musimy się nauczyć, bo to są te programy oriańskie, które nas dzieliły lata. Nie dziwię się, że nie potrafimy, to jest w nas zakodowane, żebyśmy się żarli o byle gówno, za przeproszeniem, zamiast dogadać się i tego naszego oprawcę wygonić, bo to jest podstawa, dzieli rządź. Także wiele pracy przed nami. A o polityce kosmicznej i galaktycznych federacjach i jutro Monika obiecała, że przygotuje mi elaboracik mały na ten temat, jak to tam wygląda, to może jutro będzie więcej ciekawych informacji z tej strony, akurat z tej tematyki, także ja zapraszam na jutrzejszy czas przebudzenia. To co, dzisiaj to już koniec chyba, Jacku. Tak jest, na dzień dzisiejszy ja dziękuję bardzo Państwu. Kolejne były rozmowy zaawansowane, kolejne oczywiście za tydzień, w środę o 20:00, jutro program Mikołaja. No i do usłyszenia. Dobrej nocy życzymy. Pozdrawiamy.